Coraz więcej zagrożeń czeka na dzieci w internecie. Wspólnie z policją odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 3 w Płońsku, gdzie odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie usłyszeli o zagrożeniach, jakie czekają na nich przy korzystaniu z dziwnych portali czy nawet mediów społecznościowych. Były zaskoczone, że one same mogą również przypadkowo sprowadzić niebezpieczeństwo na innych przez publikację niedozwolonych prawem treści. Dzieciaki powinny pamiętać o tym, że nie mogą umieszczać bez zgody cudzych zdjęć w internecie, nie powinny umieszczać filmików, jak kogoś nagrają, bo to wszystko wiąże się z odpowiedzialnością karną. Zapytaliśmy dzieci, czy miały do czynienia z budzącymi niepokój atakami na ich komputery. Kiedy grałem, to miałem powiadomienie, że mój komputer jest zawirusowany, ale ja to ignorowałem. I prawdopodobnie przez ten wirus, kiedy włączałem internet, automatycznie przekierowywało mnie na stronę z pornografią. Przez jakiś czas nie korzystałem z komputera i to się uspokoiło. Byliśmy ciekawi, w jaki sposób szkoły przygotowują uczniów do bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni. Zwracamy uwagę dużą na zagrożenia w sieci, na to, że nie wszyscy, z którymi się komunikują, są tymi, za których się podają. Mówimy również o pedofilii. Uwrażliwiamy na to. Dzieci wiedzą, do kogo można się zwrócić o pomoc, jeżeli coś ich zaniepokoi. Wiedzą, że do osoby dorosłej, do rodzica, do starszego rodzeństwa, do nauczyciela. Na koniec zapytaliśmy dzieci, czego dowiedziały się podczas spotkania z policjantką. Jak bezpiecznie korzystać z internetu, czego nie robić, jak przeglądać różne strony internetowe. Nie można podawać swoich danych osobowych, nie umieszczać cudzych zdjęć i nie dodawać nieznajomych, bo jak się spotka się w realu, to może być to osoba dorosła. I nie umieszczać dużo zdjęć swoich i swojego domu, czy różnych rzeczy, które dostaliśmy, jakichś wartościowych. Dzisiaj zostałam bardzo mile zaskoczona przez dzieciaki. Widać, że nauczyciele dużo rozmawiają z dziećmi w szkołach. Dzieci mają bardzo dużą wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu i muszę przyznać, że też dosyć dużo ciekawych rzeczy od dzieciaków się dowiedziałam i myślę, że je wykorzystam. Rodzice powinni kontrolować to, w jaki sposób dzieci korzystają z internetu, sprawdzać strony, które odwiedzają dzieciaki, bo nie wszystkie treści umieszczone w internecie przeznaczone są dla małych dzieci czy też dla młodzieży. Świadomy rodzic to też również świadome dziecko. Ważne, by rozmawiać z dziećmi o tym, co w tym internecie mogą oglądać.